Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam was na 10. odcinek z serii Zagrajmy w Dying Light. Znajdujemy się w wiosce rybackiej, do której dotarliśmy w poprzednim materiale podczas misji fabularnej, zbierając haracz. Został nam jeszcze jeden haracz na przystani promu, ale zanim się tym zajmiemy, mamy tutaj zadanie poboczne, które chciałabym zacząć. Oprócz tego pojawiło się jeszcze jedno zadanie poboczne w wieży, ponieważ wcześniej był tu jeden wykrzyknik, teraz jak weszłam do gry, pojawił się drugi. To sobie sprawdzimy innym razem, jak będziemy po prostu w wieży. Teraz sprawdźmy, co mamy tutaj. I guess how those infected got through the fence. Guess? I know exactly how they got in. That masked nut job soared through the husk. Who are you talking about? They call him Gas Mask Man. He lives outside. He's crazy in the head. So he wears a gas mask all the time, like it's going to protect him. And you're sure it was him? One of the guards saw him cut the hasp and run off. Someone's got to do something about that guy. No dobra. W sumie, do ostatniego haraczu mamy kawałek. Może moglibyśmy się zająć najpierw tym zadaniem, zadaniem pobocznym. Zobaczmy, gdzie to jest. Człowiek w masce. Zarażeni wdarli się do wyspy rybackiej. Musa mówi, że wrota zostały podstępnie otwarte przez osobnika w masce gazowej, który mieszka poza wioską. Rybacy opłacają się Rajsowi za ochronę, a ponieważ udaję teraz jednego z ludzi Rajsa, muszę przyjrzeć się bliżej temu człowiekowi w masce. Zobaczmy, gdzie to jest. To jest tam, czyli trochę dalej, bo jeżeli chodzi o haracz, że tak, tu jest dodatek DLC, to więzienie harańskie, a tu mamy haracz. Moglibyśmy zebrać haracz i po drodze, jak będziemy pewnie musieli wrócić, to moglibyśmy zająć się tą strefą i zrobić to zadanie poboczne. Więc wiecie co? Na razie zrobimy to. Będziemy odbierać kolejny haracz, a później będzie można dotrzeć jeszcze do tego człowieka. Nic więcej innego tutaj nie mamy. To jest już wszystko, więc możemy stąd wychodzić. Nie przeskoczę. No dobra, lecimy. Tutaj pamiętam, że też było całkiem fajne miejsce do nabijania sobie punktów siły, ponieważ... O nie. Dobra, tu mieliśmy tego plującego, musiałam się go pozbyć. Też było bardzo fajne miejsce, bo mieliśmy sporo kolców i można było po prostu nadziać tych przeciwników na te kolce. No, żołnierze Rajsa. No ale dobra, na razie myślę, że możemy ich zostawić. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Jest trochę rzeczy. No właśnie, jakieś domki. Może uda nam się jakieś zapasy zebrać. To by się nam przydało, bo właściwie zapasy są potrzebne. Tam jest Viral. Niedobrze. Kurde, nie mogę wyjść. Może mnie nie zauważy. No i okej, tu powinniśmy właśnie mieć tą kolejną bezpieczną strefę. I tu też mamy ocalałych. Właśnie tu musimy zebrać ten haracz. Jeszcze jest handlarz. O, 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 czekajcie, czekajcie, plan. Żelazo do piętnowania, no właśnie. I'm here to make a pickup for Rise. Back already? We just paid off you bloodsuckers. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rise said he'd protect us if we paid him. But so far all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ. You people are fucking monsters.
All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. Hey, for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it, aren't you? No niestety, Crane nie ma za bardzo opcji. Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today. No dobra, zadanie ukończone, jeżeli chodzi o zbieranie tego haraczu. Ale jeszcze będziemy musieli, zobaczmy czy mogę coś sprzedać, mogę. I jeszcze będziemy musieli wrócić i zanieść te pieniądze do garnizonu. No i wiadomo co nam Rice obiecał, antyzynę. Ale zanim to zrobimy, jeszcze zajmę się tym zadaniem pobocznym, człowiek w masce. No i przy okazji po drodze myślę, że tą strefę sobie przejdziemy. W sumie nie to, że Crane nie miał żadnego wyboru, właściwie nic takiego by się nie wydarzyło, gdyby... Ojejka. Gdyby Crane nie wyrzucił tej antyzyny wtedy. No ale postanowił się jej pozbyć i niestety. No ale wiadomo, wtedy to ta cała opowieść nie ciągnęłaby się dalej, tak? Copy, what's wrong? Someone's turned on the 18th floor. We're doing our best to contain the situation, but... We can't sugarcoat this, Crane. We need Anderson right fucking now! Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just hurry, please! O kurde, no, sytuacja nie jest za ciekawa, jak sami słyszeliście. Ja jeszcze tą strefę chciałabym ogarnąć, ale widzę, że w tej strefie są ludzie Rice'a. No dobrze. Albo zombiaki. Nie, zombiaki. Myślałam, że ludzie Rice'a tutaj są. Szybko zamykajmy to. Dobra, zamknęłam to. Zaraz zrobię z tego bezpieczną strefę. Wirale przybiegły, bo chyba był na zewnątrz ten wybuchający zombiak. Dlatego ode przybiegłem. No ale dobra, mamy bezpieczną strefę, słuchajcie. Mimo to... Maleńka strefa... Właściwie taka... Właściwie taka, żeby, wiecie, no tylko... Tylko tutaj przenocować. Ale zawsze coś. Dobra. Lecimy w stronę tego człowieka w masce. Dobra, sporo tych zombiaków. Dobra, ten człowiek w masce powinien być gdzieś tutaj. Myślę, że zdążymy sobie zrobić to zadanie jeszcze na spokojnie. O nie, biegnie za mną. Jeszcze na spokojnie wrócimy do Rice'a. Kurde, ona się nie nadzieje tak na te kolce. No dobra, jest, nadziała się, super. Właśnie chciałam uderzyć tego zombiaka tak, żeby ona... spadła na te kolce. Dobra. Znajdź człowieka w masce gazowej i pomóż nim. Czekajcie. Tu nie.
O, mamy jakąś skrzynię, możemy otworzyć. O, proszę, no. O, no, 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 ciężko, ciężko. Dobra, jest, tu, tutaj był. Ten punkt, co my mamy? Kawa i krótki nóż rzeźniczy. No to nóż to nie za bardzo, ja nie jestem za bardzo wielką fanką noży, krótkich noży w tej grze. Jest to typ broni. O, otwieranie zamków trudne. Jest to typ broni w tej grze, za którym nie przepadam. Osobiście. Wolę na przykład jakąś gasrurkę, kij baseballowy, jakąś pałkę, maczetę. Jakąś dłuższą broń, ale nie ciężką, tylko właśnie taką poręczną. Taką poręczną i w miarę szybką. Nawet są tutaj miecze, więc miecze też są nawet w porządku. A wy macie jakiś ulubiony typ broni w Dying Light'cie? Napiszcie w komentarzach, proszę. Podzielcie się w komentarzach ulubionymi broniami w Dying Light'cie. Jakie są wasze ulubione bronie? Możecie też jeszcze wypisać oprócz broni białych bronie palne. To też mnie ciekawi, bo ja z broni palnych, no to wiadomo, lubię karabin, lubię pistolet, bardzo lubię strzelbę w tej grze. I jest jeszcze, jeśli się nie mylę, pistolet maszynowy, który też jest w miarę bardzo, bardzo fajny. Może część z was o tym wie, może część z was o tym nie wie. Ja osobiście... Dobra, czekajcie, skupię się na tym zamku najpierw. Stwieranie trudne. Jest, mamy to. Ja osobiście nie przepadam ogólnie w grach za pistoletami maszynowymi. O, nóż do potroszenia, no i to jest super. Ale tutaj w Dying Light'cie pistolet maszynowy jest bardzo przyjemny, bardzo fajnie się mi z niego strzela. No i jeszcze mamy tutaj łuk oraz kuszę, które też bardzo lubię. Kurde, no, nie mogę teraz znaleźć miejsca, w którym to mogę otworzyć. No jakim cudem? A, tutaj. Całkowicie, maksymalnie na prawo. No, także podzielcie się w komentarzach, proszę, swoimi ulubionymi broniami, ja chętnie poczytam. Już takie pytanie też chyba zadawałam w serii Zagrajmy w Resident Evil 2 Remake. Też pytałam się was o ulubione bronie w tej grze, za jakimi broniami przepadacie. I też naprawdę pisaliście fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Dobra. Więc musimy znaleźć jakieś wejście. Dobra, tutaj nie. No czekajcie, to może tutaj. Też nie. Kurde no. Tego otworzyć? A nie? Dobra, mogę to otworzyć. Shakur didn't want visitors. Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur, that was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? You're insane. Why would you think that? Because you're wearing a gas mask? But you've been tricked, my friend. This saboteur was an imposter who makes himself to look like me. So you will be angry at Shakur. But Shakur knows who did this. Shakur saw him without his mask. So you're saying you saw someone disguised as you? I watched him from behind the rocks. He did not see Shakur, but Shakur saw him. Well then Shakur better tell me who it is. No. My information is far too valuable. If you want to know what Shakur knows, then first you will do a thing for me. Then I will tell you. We're not negotiating, Shakur. Of course not. Shakur tells you what to do, and you must obey. Now, obey Shakur. And what exactly does Shakur want? There's a lake nearby. My treasure bag fell out of the boat and was lost in the water. You must be like a fish and bring it back to me. Go! Be quick! No dobra.
Cóż, czy to on, czy to nie on, na razie tego się nie dowiemy. Musimy, tak czy siak, wykonać to zadanie. Musimy wydobyć to, co mu zaginęło. O, proszę. Dobra, pomogliśmy. No dobra, pomogliśmy jakimś ocaleńcom. No dobra, zajmijmy się teraz szukaniem tego worka dla Sakura. Niestety, ale problem... Problem jest taki, że ten obszar jest dość spory. I... Ogólnie nawet jeżeli używam tego widzenia, to za bardzo nic tutaj nie widać. Żeby w ogóle cokolwiek nam się tutaj zaktualizowało, musimy zanurkować. O, czemu znowu 309, 300 punktów jest tam? Dobra. Musimy zanurkować i... poszukać tego. Jest łódź. Mamy wiosło. Dobra. O tak, to nic nie widać. No dobra, nurkujemy jeszcze bardziej. Jest, torba ze skarbem. Mamy to. No też tak pod skałami, dość ukryta. Jeszcze pamiętam, że tak patrząc na cały ten obszar, to było gdzieś na środku, więc dość szybko to znaleźliśmy, ale kiedy po raz pierwszy grałam w tę grę, to pamiętam, że dość długo tutaj pływałam i szukałam tego skarbu, naprawdę jakoś wtedy ciężko było mi znaleźć ten skarb. No dobra, Sakur, mamy twój skarb, więc teraz prosimy o wyjaśnienia. Shakur can't swim. Now, first the bag. Then I tell you who is Shakur imposter. All right. Okay, Shakur, tell me what you saw. First, the imposter sneaks out of the village. He's very quiet, like a master spy. Then he puts on a mask. Then he sneaks back to the gate. But now he is very noisy, so the guard will see him. Then he cuts the lock and runs away. Did you recognize him? He looked crazy to me. Nothing like Shakur. But do you know who he was? Of course. He's one of the fishermen, the one who's disguised as Shakur. Right. I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My air. My precious clean air. Now I can breathe again. No wariat, wariat. Dobra, wyłowiliśmy torbę, jak sami widzieliście, odkładał ją na miejsce i była ona pusta. Pusta, wypełniona powietrzem. Według niego. Dobra, lecimy do wioski. Wychodzi na to, że ktoś w wiosce się za niego podszywa. I... ktoś specjalnie chciał go wrobić. Ale z drugiej strony, czy możemy ufać takiemu szaleńcowi? Dobra, lecimy. Sprawdzimy to. Jest niedaleko w sumie. I jeszcze zdążymy wrócić do Rajsa. No i jesteśmy na miejscu, słuchajcie. O, tutaj też jest fajne, bardzo fajne miejsce, nawet żeby w nocy tutaj na te zombiaki polować. Dobra, pogadajmy ze strażnikiem. How many people have keys to open the gate? Just a few. Tom, Gersel, or Musa. Thanks.
No i dobra. Nasz obszar poszukiwań trochę się zawęził. Dobra, przeszukajmy dom po kolei. O! Notatka. Chyba jesteśmy w chacie Toma albo Musy. Dobra, to była chata Musy, nic więcej nie mamy. Plan kolczasta obroża, bierzemy. Oj, mamy jeszcze jakieś zadanko, patrzcie na to, tutaj, poboczne. Też sobie je weźmiemy. Dobra, szukamy, szukamy. Kolejny plan, apteczka naturalna. Aha, te drzwi otwieraliśmy, dobra. Dom Toma, no to zostaje sam przywódca, czyli Gursel. No proszę. No i coś my tu mamy, jest jakaś notatka, numer 8. No. No i jest maska gazowa, faktycznie. Proszę, proszę. No to pogadamy sobie z Gurselem teraz. What can I do for you, Crane? You sabotaged the gate, Gursel. You let the infected into the village. Me? He was the crackpot in the mask. The guard saw him. Yeah, but someone else saw you. Who? Where is he? Show me. Well, there's also the mask I found in your hut. Yeah, well, what was I supposed to do? The village didn't want to pay tribute to Rice, and Rice was getting impatient. That's why he sent you, right? So you allowed an attack on your own people? I had to convince them that I needed Rice's protection. It did the job, didn't it? So what the hell do you care? Now Musa wants to put a bullet in Gas Mask Man. And that's a problem? Yeah, make sure it doesn't happen, or you'll be explaining why you allowed infected into the village. All right, I'll talk to Musa and the guard. No i dobra. Pomów z Musą. All right, Gas Mask Man won't be bothering you anymore. Did you put a bullet in him? No, that wasn't necessary. After what he did? Look, you may not like it, but murdering people is still kind of a big deal. If you decide it isn't, you and me are gonna have some problems. No problems, mister. I just got mad. I never hurt anybody. Thanks for talking to him. No i super. 5000 punktów. Zadanie ukończone. No i nagroda. Ulepszenie do broni mistrz. No dobra, możemy jeszcze wziąć to zadanko poboczne, które tu jest i przyjmiemy je sobie i na koniec odcinka wrócimy do Rice'a. Zadanie jest tutaj. What's the matter? That brute Harun threw my sister Ida out of the village. She's a widow with two children, Yasmina and Jamil. They snuck under the fence to go after their mother. Yasmina came back yesterday, but Ida and Jamil are still out there. Please, can you find my sister and nephew and bring them back? I'll do what I can. Where's the girl? In my house. She's hiding from Harun. She thinks he'll throw her out too. Maybe I'll talk to Harun. Okej, czekajcie. Zobaczmy sobie. O, kolejne zadanie. Nocne ognik, trujące zioła się pojawiło. Znajdź Haruna. Pomów z córką Aidy Jasmin. Aha, no dobra, no to to jest tutaj, to możemy to zrobić od razu. Czekajcie, to możemy zrobić to zadanie od razu, ewentualnie do Rice'a wrócimy już w następnym materiale. Dobra, tu jest pusto. He's not here. Oh. Well, you'd better go find him. No dobra. No to poszukamy go. I'm looking for Harun. Harun?
If a toothache was a man, it would be Harun. If you see him, could you push him into a hole? Where can I find Harun? Yeah, most likely he's under the bridge. That is where most trolls reside. Eating fish heads, perhaps. No dobra, siedzi pod mostem. Tu jeszcze mamy do pogadania. O, tutaj. Yasmina? Hey, I want to help your mom. Can you talk to me? Your mom's in danger. I need to find her. She's gone. She was beaten. Harun says you can't be here once you've been beaten. I'm going to get her to a place that has medicine. They won't make her leave. Now, can you tell me what happened to you and your brother? Me and Jamil went under the fence to find our mom. It took a while, but we found her at the houses behind the tunnel. Only there was a biter there. He beat me, and my mom hit him on the head. You were bitten? Only a little. I tried to get away. What did your mom do? She put us in a house, and then she went to look for medicine. When she came back, she told Jamil to wait there, and then she took me to the man. Did he give you medicine? Yes. He said we would both need more, but that me and my mom could stay in his basement as his puppets. I don't know what he meant, but my mom got scared and hit him and told me to run. So I did. It's all right, Yasmina. I'll find her. Where does the man live? I'm not sure. It's a house with hammers and axes. Where's your brother? Jamil is hiding in the house with the red flowers. You're a brave girl, Yasmina, but I need you to stay here a little longer, okay? And keep away from Harun until I get back. Can you do that? You're really going to find my brother and mom? Yeah, you bet I will. Thank you, mister. No dobra. Okej, okay, jeszcze musimy pogadać z Harunem. No, tego zadania raczej nie skończymy sobie w tym odcinku, ponieważ dalsza część tego zadania jest no, pewnie gdzieś w innym miejscu. Tu mamy jakieś zadanie. Nail, jakieś zadanie poboczne, a dalej, jeżeli chodzi o to zadanie, to musimy pogadać z Harunem. No i ten dom, o którym Jasmina wspomniała znaleźć. Właściwie dwa domy. Dobra, przejdźmy na razie tutaj. Dobra, tu nic nie ma. Ale wolałam się upewnić. Dobra, no i lecimy tutaj. Faktycznie jest łódka, więc on musi tutaj być. A tam są drzwi otwarte. No patrzcie na to. Ciekawe. Harun? Can't you see I'm busy? Why'd you force that woman to leave the village? You mean Ida? She's infected. All infected gotta go outside. Is that Gersel's rule? Some people don't want to make the tough calls around here. Well, I did. If Ida didn't want to get thrown out, she shouldn't have let herself get bit. Tough luck. Bad break. What about her kids? What about them? There's no answers in around here. I was doing them a favor so they wouldn't have to watch us hacking up their mum when she turns into a fucking monster. I'm starting not to like you. Hey, I'm not looking for trouble. You seem like a good guy. Have a nice day, okay? No dobra. Znajdź dom z czerwonymi kwiatami po drugiej stronie tunelu. Now go fuck you. Okej, okay. Dobra, ten dom jest gdzieś tutaj, więc raczej będziemy się tym zajmować w następnym materiale. Wrócimy się, myślę, że będziemy mogli dokończyć sobie to zadanie. Na początku następnego materiału będziemy i tak wracać w stronę Rajsa. Po drodze moglibyśmy jeszcze zajrzeć do wieży, żeby zebrać te zadania. No i tak myślę, że będziemy najpierw zajmować się po prostu zadaniami pobocznymi, a później fabułą. Teraz na koniec tego odcinka wrócimy się do wioski, żeby zebrać jeszcze to zadanie poboczne. I pożegnamy się, a w następnym poszukamy tego domu, dokończymy to zadanko i zajdziemy do wieży i będzie można oddać już pieniądze dla Rajsa. Dobra, to zadanie, zobaczymy, czy to zadanie przypadkiem nie było takie, że można było je
Od razu zrobić, czy nie? A nie, to były zadania z tablicy. Trujące zioła, nocny ognik. Będą się tu nowe zadania pojawiać. Zerwij trochę nocnego ognika. Wszyscy wiedzą, że więcej ryb złapie się na muchy niż na cukier. Ale jeśli chce się złowić wiele ryb, potrzeba przynęty. A najlepszą przynętą jest ziele zwane nocnym ognikiem. Ryby za nią szaleją. Swoją nazwę roślina zawdzięcza temu, że w ciemnościach lśni jak ognik. Przynajmniej tak słyszałem. Jakoś sam. Nigdy nie miałem ochoty wędrować nocami. Ale nie o to idzie. Ziele rośnie w kępach, w parkach. Ale żeby je znaleźć, trzeba szukać nocą. Dobrze zapłacę za 5 roślin. Zlecone przez Gursela. No i mamy nagrody 1000 i 2500 punktów. Trujące zioła. Trudność, tryb fabularny. Znajdź trujące zioła, zlecone przez Musę. Potrzebuje to jadu, żeby zatruć ostrza. Roślina jest łatwo rozpoznawalna. Fioletowe kwiaty na długich łodygach. Rośnie w rowach w zachodniej części dzielnicy, czasami wzdłuż strumieni. Oczywiście oferuję nagrodę każdemu, kto mi je dostarczy. Musa. No i nagroda jest taka sama, więc przyjmujemy te zadania. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zbierz trochę nocnego ognika nocą i przeszukaj oznaczony teren w poszukiwaniu trujących ziół. No to raczej będziemy tego szukać. Myślałam, że już to mam, ale nie. Ja zbierałam coś innego. Pamiętam, że ja chyba zbierałam... algi. One się świeciły w nocy pod wodą. Ale nie, tego nocnego ognika nie zebraliśmy. Nie, to jeszcze będziemy musieli zebrać. No i patrzcie, kolejne zadanie, które mamy do zrobienia tak naprawdę nocą. Inaczej nie możemy zebrać tego nocnego ognika, ponieważ on nie jest widoczny, tak? Nawet w pewnym sensie gra go nie rozpałnuje za dnia, więc nawet jeżeli znalibyśmy lokalizację tego nocnego ognika, to za dnia chyba go nie zbierzemy, z tego co pamiętam. Że on się jedynie aktywował w nocy, ponieważ w nocy się świecił. Dobrze, to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Sporo wrażeń, sporo fajnych zadań porobiliśmy. Właściwie no, dokończyliśmy zadanie fabularne, rozpoczęliśmy jedno zadanie poboczne i jedno całe zrobiliśmy. Sporo się podziało w skrócie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli dobrze się bawiliście podczas tego odcinka. Zachęcam do komentowania. Jeszcze raz przypominam, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione bronie białe oraz bronie palne w Dying Light, jakie bronie uwielbiacie. I zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.